Matka i córki zginęły przygniecione dachem. Wyrok w głośnej sprawie zerwany dach zabił 3 kobiety. Wyrok w sprawie wypadku na stacji narciarskiej. Zapadł wyrok w sprawie śmierci 3 kobiet, matki i córek, na stacji narciarskiej w Bukowinie Tatrzańskiej. Na karę 1 roku i 6 miesięcy bezwzględnego więzienia oraz zapłatę zadośćuczynienia na rzecz ojca i męża w kwocie 1,5 milionów złotych solidarnie Sąd Okręgowy w Nowym Sączu skazał 3 oskarżonych o nieumyślne spowodowanie tragicznego wypadku. Do tragicznego zdarzenia przy stacji narciarskiej Rusiński w Bukowinie Tatrzańskiej doszło w lutym 2020 roku. Zerwany pod naporem wiatru dach z prowizorycznej wypożyczalni nart zabił tam 3 osoby. Na miejscu zginęły 52-latka i jej 15-letnia córka. Druga, 21-letnia córka zmarła w szpitalu w wyniku obrażeń. 3 osoby na ławie oskarżonych. Akta oskarżenia objął 3 osoby, Tomasza Rzet oraz Łukasza M. Inwestorów będących właścicielami przedmiotowej wypożyczalni oraz Piotra W. Właściciela firmy budowlanej wykonującej prace polegające na przystosowaniu naczepy samochodowej, która pełniła funkcję wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Mężczyźni byli oskarżeni o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia w postaci zawalenia się budowli, które skutkowało śmiercią 3 osób oraz obrażeniami ciała kolejnego pokrzywdzonego. Uzasadniając wyrok, sędzia Anna Serwin-Bajan nie miała wątpliwości co do winy oskarżonych. Sąd zwrócił uwagę, że kluczowa dla poczynienia ustalenia przebiegu zdarzeń była bardzo szczegółowa opinia biegłego z zakresu budownictwa. Nie budzi wątpliwości fakt, że zerwany dach został wykonany niezgodnie z obowiązującymi normami i przepisami sztuki budowlanej, a także nieadekwatnie do panujących tam warunków pogodowych. Biegły stwierdził, że konstrukcja dachu była zaledwie położona na naczepie, uzasadniała sędzia. W opinii sądu to właściciele prowizorycznej wypożyczalni sprzętu narciarskiego odpowiadali za zapewnienie jej bezpiecznego funkcjonowania. Winą za tragiczny wypadek został także obarczony właściciel firmy budowlanej, której pracownicy wykonali m.in. wadliwe zadaszenie. Wyrok jest nieprawomocny. Na korytarzu sądowym prokurator Wojciech Konstanty z prokuratury okręgowej w Krakowie powiedział dziennikarzom, że wyrok jest satysfakcjonujący. Sąd podzielił kwalifikację czynu przyjętą przez prokuraturę i ciesząca jest też wymierzona kara. Chociaż jest to przestępstwo nieumyślne, to rzadko zdarza się w polskim wymiarze sprawiedliwości, aby za takie przestępstwo wymierzono kary bezwzględnego więzienia. Prokuratura wynosiła o karę 2 lat pozbawienia wolności dla każdego z oskarżonych. Pewne wątpliwości może budzić kwestia zadośćuczynienia, którą sąd zasądził mniejszą niż wnosiła prokuratura i będzie to kwestią analizy pisemnego uzasadnienia wyroku, mówił prokurator Wojciech Konstanty. Pełnomocniczka poszkodowanego mówiła po wyjściu z sali sądowej, że trudno mówić o jakiejkolwiek satysfakcji czy też rozczarowaniu z wyroku. Odpowiedzialność za ten czyn została przypisana i będziemy oczekiwali na dalszy rozwój, ponieważ wyrok jest nieprawomocny, powiedziała adwokat Małgorzata Kuklewicz-Bogucz. Oskarżyciel posiłkowy i pełnomocnik pokrzywdzonego, który w wyniku wypadku stracił żonę i córki, wnosił w mowie końcowej o zadośćuczynienie w kwocie 6 milionów złotych porówno od każdego z oskarżonych mężczyzn.